myślę, że jest piąty rok w Bielsku i w okolicy, bo po raz pierwszy wyszliśmy z Bielska, bo już się w żadnej po prostu knajpie w Bielsku nie mieścimy. Impreza się rozrasta. Skąd się w ogóle wzięła ta impreza? Z takiego marzenia wielu osób. Marzenia, żeby folklor zszedł ze sceny, żeby przestał być taką formułą, że muzykanci grają, publiczność siedzi w krzesłach i się kiwa, tylko żeby po prostu ludzie się bawili. Tak można wręcz tą naszą imprezę porównać do takiej dyskoteki na Ludowo. W ramach imprezy Karpacki Korowód, który już organizujemy 9 raz, organizujemy również warsztaty i tym razem udało nam się zorganizować warsztaty wokalne z Kasią Zarębą i warsztaty taneczne z tradycyjnych tańców węgierskich z regionu Szatmar. Pospolite ruszenie kilku przyjaciół, ludzi, którzy różne tutaj swoje takie marzenia realizują, bo są i muzycy wśród nas, i realizatorzy dźwięku, i ja były tancerz zespołu w Bielsku. No bo taniec do muzyki, to tak naprawdę to nie jest do muzyki, do dźwięków muzyki, tylko w kierunku do muzyki, do muzykantów, czyli ten folklor tu się dzieje w relacji. Na kolejną zabawę, no to już będzie 10 Karpacki Korowód. Myślę, że będzie równie ciekawie, jak może i nawet lepiej. Tak więc zapraszamy serdecznie.